Przeglądy techniczne samochodów wstrzymane. Tak było w środę w wielu polskich miastach. Stacje diagnostyczne nie obsługiwały klientów. To protest, do którego dołączyło kilkaset stacji kontroli pojazdów z całego kraju. Diagności, którzy wzięli w nim udział, nawet jeśli przeglądy robili, to nie wprowadzali ich do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Głównym celem protestu było zwrócenie uwagi na fakt, że cena przeglądu nie rośnie od 19 lat i cały czas wynosi 98 zł. Wszystkie szkolenia w naszym zawodzie są dodatkowo płatne, więc jeśli pracodawca tego nie zagwarantuje, my sobie musimy to zagwarantować. Nie mamy czegoś takiego, jakichś biuletynów wydawanych, gdzie są jakiekolwiek informacje, gdzie musimy po prostu na własną rękę ponosić swoją wiedzę, swoje kwalifikacje i dostosowywać do aktualnych warunków na rynku. Jak wiemy, motoryzacja przez 19 lat zmieniła się diametralnie i to w naszej gestii jest to, abyśmy byli cały czas na czasie i po prostu wiedzieli, jak postępować z kolejnymi nowymi zagadnieniami w motoryzacji. Jak mówią właściciele stacji diagnostycznych, nie stać ich na finansowanie szkoleń pracowników, ponieważ koszty samego prowadzenia działalności są coraz wyższe. Niezmieniane od 2004 roku ustawowe ceny badań technicznych pojazdów ograniczają również inwestowanie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań. Do tego dochodzi inflacja i rosnące wynagrodzenia. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że z tej opłaty 98 zł za badanie samochodu osobowego 1/3 to są podatki, właśnie podatek VAT i podatek dochodowy. Przedsiębiorcy z badania samochodu osobowego zostaje niecałe 64 zł i z tego, co zostanie, musi pokryć wszystkie koszty. Mam od początku roku już 5 wystąpień z tego powodu, że przedsiębiorcy zamknęli stacje kontroli pojazdów, już doszli do wniosku, że nie mają z czego dokładać. Problemy finansowe dotykają szczególnie tych stacji, które poza badaniami technicznymi nie świadczą dodatkowych usług. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego za cenę przeglądów wskazuje, że sytuacja diagnostów szybko się nie poprawi. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie rozważa podwyższenia opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Procedowany w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez uszczelnienie systemu badań technicznych. Prace legislacyjne nad rozporządzeniem regulującym wysokość opłat za badania techniczne pojazdów będą mogły zostać podjęte po ustaleniu ostatecznej treści przepisów procedowanej ustawy i uchwaleniu jej przez Sejm i Senat, pisze rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Diagności uspokajają kierowców. Wszystkie badania techniczne wykonane w środę 26 kwietnia są ważne. Masowo zostały przesłane do CEPiK jeszcze tego samego dnia o godzinie 12. Chodziło o zawieszenie pracy systemu i tym samym zwrócenie uwagi ministerstwa na problem ceny przeglądu. Jeżeli jednodniowy protest nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, diagności zapowiadają jego eskalację i nawet wyjście na ulicę.